Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. E, moi drodzy widzowie, e, partia, którą dzisiaj przedstawię, e, miała charakter lekko romantyczny, e, aczkolwiek e, to nie byli zawodnicy z XIX wieku, e, tylko współcześni szachiści, bardzo silni. No i e, główną rolę tutaj e, odbył Gary Kasparow z... Wizwa Tanem Anandem. No panowie ze sobą rozegrali multum partii, bardzo dużo partii, nie jestem w stanie tego zliczyć, podliczyć, ale partia była o tyle ciekawa, bo była rozegrana w gambicie Evansa co jest takim uważanym za właśnie debiut taki lekko romantyczny. Zaraz powiem dlaczego. No i przejdźmy do rzeczy. Aha, tylko jeszcze powiem, że ta partia odbyła się w 1995 roku, grana w rydze na memoriale Michała Tala. Kasparow rozpoczął posunięciem e4, Anand odpowiedział e5, no większość ludzi tak gra, szczególnie początkujących, skoczek f3 za takim na piona, no to Anand skoczek c6, z obroną tego piona sprawa jest oczywista. No i Kasparow zagrywa goniec c4, e, ruch oczywiście normalny, wyprowadza figurę i goniec c5, no i uwaga, Gambit Evansa rozpoczyna się takim nietypowym posunięciem pod tytułem b4. Niektórzy z Was robią wielkie oczy i myślą o co chodzi. Białe oddają piona. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach komputery na pewno tutaj opracowują mocny schemat dla czarnego, więc przypuszczam, że nie. Każdy by się odważył na takie posunięcie. To jest podstawienie pionka. No, nikt tak już teraz nie gra, tak naprawdę. Ale tym bardziej brawa dla Kasparowa za odważną decyzję i to jeszcze z samym Anandem. To są naprawdę zawodni... zawodnicy. Zawodnik Anand to jest niesamowity arcymistrz. Więc no, Kasparow nie bał się grać. Ostro! Kasparow bardzo lubił grać z inicjatywą. Lubił oddawać pionki za inicjatywę, za atak, za atak, atak, atak. Taki był właśnie Gary Kasparow, taki jest nadal Gary Kasparow. No i tutaj Anand oczywiście tego pionka zbił. Główną ideą w gambicie Evansa jest to, żeby zagrać C3. I żeby, z oczywiście, żeby, żeby atakować gońca i spróbować zagrać szybko D4. Czyli C3, D4 i uzyskać silne centrum. Aczkolwiek ja troszeczkę nie wierzę w ten Gambit, powiem Wam szczerze. Ale to jest moja tylko obiektywna ocena. E, słuchajcie, no tak. E, Kasparow zagrał posunięcie C3 no i goniec wrócił na e7 no to jest taki ruch troszeczkę bym powiedział zachowawczy yy, Anand myślę, że tutaj troszeczkę się Kasparowa bał, wziął pioneczka uciekł z powrotem, no żeby tutaj skoczek przynajmniej nie wskoczył pewnie mocniej to obronił, bo się tu pionkiem zagrali, no to jeszcze goniec by miał opcję tutaj dla skoczka, żeby go bronił i Hetman nie mógłby zbić, ale jest goniec no przypuszczam, że może dlatego tak zagrał ale słuchajcie, lepszą alternatywą tutaj dla czarnego byłoby zagranie gońcem na a mimo wszystko, bo w Wtedy przeszkadza to troszeczkę w zagraniu D4 i yy, złączenia tutaj pionków, żeby te centrum białego było dosyć silne. Yy, ale to nie przeszkadza białemu, żeby zagrać D4. Słuchajcie. Mimo wszystko. Tak, takie zaskoczenie. Jakby mogło tutaj na, mniej więcej nastąpić partia? E, tutaj czarne mogłyby na przykład zbić tego pionka, co jest dobrym ruchem na pewno w tym momencie. Dużo mówię, na pewno, wybaczcie. Pultam się lekko, ale już się poprawiam. E, białe zrobiły e, tutaj, mogłyby zrobić roszadę czarne jakby wzięły kolejnego pionka, mogłyby mocno cierpieć, zobaczcie Hetman B3 e, Hetman na F6, znaczy taki wariant może nie byłby lepszy dla czarnych e, jakby brały tego pionka, ale taki dosyć ciekawy, można by było spróbować e, no tu na przykład goniec G5 z atakiem na Hetmana e, Hetman G6, żeby tego pionka bronić, no wiecie, Hetman wychodzi na F6 żeby bronić tego pionka F7 generalnie bo tutaj jest bardzo silny atak, to tego nie wspomniałem, już się poprawiam, Hetman G6 no i tutaj skoczek e, bije na c3. No i ta pozycja jest mniej więcej równa, no, mniej więcej równa, bo wiecie, mamy trochę pionów mniej, mamy dwa piony mniej białymi, ale za to rozwój figur jest gigantyczny i roszada w, w stosunku do czarnego kolorku w tym wypadku. No, Kasparow lubi takie rzeczy grać. Kasparow lubi i na pewno by na to poszedł. No ale zawodnicy wyższej rangi raczej nie kuszą się na zbijanie pionków. To może być dosyć ryzykowne. Słuchajcie, no i w tej pozycji tutaj goniec odszedł na E7. Nie chcę też się zagłębiać mocno w teorię, po prostu zobaczymy, jak poszło w partii. D4 zagrały białe. No i e, nie wiem, czy wiecie, jakie teraz posunięcie jest całkiem sensowne i całkiem dobre. Uwaga, skoczek A5. No zobaczcie, ktoś by powiedział mi znowu i zarzucił, ale zaraz, panie szachuś, no przecież ja wyprowadziłem gońca, wyprowadziłem skoczka i ruszyłem znowu tymi figurami po raz drugi w debiucie. No tak, e, proszę pana, ale m, wiesz, no tutaj teraz jest bardzo ważna rzecz. To są czasem wyjątki od e, reguł. Skoczek ruszył tutaj chce po prostu zlikwidować tego gońca. Chce zlikwidować tego gońca, bo ten goniec jest tutaj bardzo paskudny. Bardzo mocno atakuje punkty w 7. Czarne mogą się tego bardzo, bardzo, bardzo obawiać. No i słuchajcie, Kasparow zagrał tak powiedzmy troszkę miękko, bo odszedł gońcem na E2. Mięciutko. Jest bez pionka, no i ma te centrum, wprawdzie. No, może mu to pasowało, ale główny wariant y, wygląda tak, że skoczek bije tutaj na E5, czyli białe odbijają tego pionka. Czarne grają y, świadomie w ten sposób. Tutaj za cenę tego pionka, że czarne oddają, zbijają tego fantastycznego gońca białym. Skoczek by odbił, i posunięcie D5 robi karierę. No, tutaj wybić trzeba wyboru nie ma za dużego. Hetman bije na D5 z atakiem na koczka i na pionkę, ale odpowiedź białego jest też dobra, bo skoczek na E3 z atakiem na Hetmana i z piąkę. pionkę. Zobaczcie, jakie szachy są przewrotne. Był atakowany, cofnął się do tyłu i teraz sam atakuje. No to jest. Cofnął się do tyłu, źle. To tak się nie mówi, wybaczcie. Hetman na D8, poruszyły czarne i na przykład teraz dobre posunięcie goniec A3, aby wymienić jednego gońca, bo para gońców u czarnego mogłaby wiele zaszkodzić. Także to jest no taki wariancik. W pionach porówno struktura u czarnych jest ciutkę lepsza, bo piony są w jednej wyspie pionowej, tak? a białe mają tutaj aż trzy wyspy pionowe. Jedna wyspa, druga wyspa pionowa i trzecia wyspa pionowa. Tak by mogło nastąpić w wariancie, ale Kasparow postanowił zagrać oryginalnie. Jak to? On w goniec e2. Może coś miał przygotowanego. W partii nastąpiło bicie na d4. No i czym odbić? Czy pionkiem, czy skoczkiem, czy hetmanem? Którą opcję wybieracie moi drodzy? Pewnie większość z was zbiłaby pionkiem, prawda? Ja też bym zbił pionkiem, ale nie w tym wypadku. Hetman d4 jest lepsza. Tu was zaskoczę. No, skoczek do centrum też się często zbija. Hetman d4. Słuchajcie, hetman nie daje oddechu czarnemu i stara się atakować kolejne piony. W tym momencie czarne tutaj zagrywają skoczek f6. No i Białe dzięki temu mają szansę zagrać E5. I tak też następuje: skoczek zagrywa na pole C6, wstępem, bo wiadomo, tutaj nie można zbić, bo Hetman wisi. E, dlatego też Hetman musi odejść na jakieś fajne pole. Słuchajcie. Dosyć normalnym polem byłoby zagranie tutaj, ale myślę, że biały tu miałby pewne problemy. Zobaczcie, co by się mogło wydarzyć: Skoczek na D5, Skoczek tanczy do centrum. Hetman G4, tu trzeba uważać na gońca, ale jest atak na pionka G7. G6, zatem wygląda całkiem logicznie. No i taki ciekawy ruch, na przykład goniec H6, żeby nie pozwolić białemu, czarnemu zrobić tutaj ruszady. Ale odpowiedź czarnego jest świetna i dosyć prosta: D6. I tak naprawdę nie, nie wiadomo, co grać, bo y, Roszady czarny może nie mieć, ale zaraz skosi tego piona i będzie z dwoma, z dwoma pionkami więcej. Dobrze liczę? Dobrze liczę. Słuchajcie, tak, tak nie nastąpiło, więc Kasparow w tym momencie zagrywa posunięcie Hetman H4. Ktoś z Was by zagrał takie posunięcie pod związanie, słuchajcie? Odważyli, odważylibyście się, <laughs> z akcentem, e, ja bym się nie odważył, ale to jest konkret. Zobaczcie, skoczek nie ma takiego odejścia groźnego, po którym goniec by atakował Hetmana i ten skoczek przede wszystkim miałby jakąś opcję dobrą, więc e, tutaj Hetman chwilowo stoi na H4. Skoczek poruszył się w partii na D5 i Hetman na, gra na G3. Coś Wam tutaj to nie przypomina, zobaczcie, Hetman G3 to jest taki... Może niezbyt częsty gość na tym polu, na szachownicy, ale to jest taki... Um bardzo nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemna to jest figura, ponieważ mocno atakuje pole g7, męczy króla, mimo że nie ma roszady, to on już chce tutaj króla męczyć, a przy okazji jeszcze pilnuje pionka. No tutaj czarne zagrały g6, no i białe w końcu zrobiły tą roszadę, słuchajcie, problem z głowy, wieża ma szansę wejść na d1, oj tu będzie mocno męczyła. Wiecie, no jakby grały to programy szachowe, no to tutaj czarne by się mocno wybronił, to wam gwarantuję, ale to już siła obliczeniowa nie na moim poziomie i myślę, że nie na poziomie takiego na arcymistrza 2700 chociaż mogę się mylić, ale tak przypuszczam mniej więcej, Na no komputery, silniki teraz mają powyżej chyba 3000 elo już dokładnie się nie orientuję no i teraz tak czarne zagrywają skoczek na B6 to jest posunięcie niezbyt najlepsze, słuchajcie no skoczek wyszedł tutaj w ogóle z gry na skrzydło hetmańskie, nie za wiele tu się dobrego dzieje w tym, w tym momencie Kasparow to wykorzystuje, mógłby zagrać goniec H6, ja bym takie posunięcie zagrał, ale Kasparow gra C4, może goniec przejdzie tędy, może wieża zaraz tu, może skoczek wskoczy, co on miał w głowie, nie wiadomo. Eee, D6, D6, słuchajcie, zagrały czarne i wieża na D1, no takie ruchy się wykonuje, silni zawodnicy takie ruchy wykonują, nie biją od razu. Junior, jak widzicie, to junior bije, a silny szachista, jak widzicie, to zastanowi się, czy nie związać, czy poczekać, czy zrobić coś jeszcze mocniejszego. Wieża d zatem jest na pewno dobrym posunięciem. Skoczek D7, zobaczcie, skoczki tańczą tutaj niesamowicie. No i Kasparow zagrywa, słuchajcie, posunięcie goniec H6. Tutaj też dobrą opcją byłoby po prostu zagranie goniec F4. Przytrzymanie tutaj tego pionka, zauważcie, że na końcu jest związanie, więc e, tutaj bardzo dobrze ten pionek jest broniony. najgrozi no jakieś takie wtargnięcie, więc też byłoby niebezpiecznie. Ale Kasparow, e, jak to Kasparow e, z inicjatywą, i właśnie on oddaje pionka znowu, żeby tą inicjatywę jeszcze pogłębić. No, czarne nie mają za dużego wyboru, jak cierpieć to za coś, prawda? Więc e, w tym momencie skoczek z C zbił na E5. Kasparow wymienił jednego skoczka, skoczek odbił, no i wprowadził ostatnią figurę do gry. Nareszcie, skoczek tu na D5 może też niezłą karierę zrobić. E, słuchajcie, co by było na przykład zamiast skoczek C3, bo Kasparow mógłby na przykład zagrać goniec G7, i teraz się zastanówcie: biorę wieżę albo biorę skoczka, i wygrywam figurę. Jakie to proste? Ale czarne tu mają świetną odpowiedź, odpowiedź i to jest właśnie y, ta klasa. Ten, to, 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 to jest. Arcymistrzowskie podejście, to jest po prostu no, najwyższy poziom, tak? Yy, goniec F6 i wydaje się, że jest ok, no ale my sobie myślimy, nie no, zaraz, biorę wieżę, jest dobrze, mam jakość więcej. Owszem, białe mogłyby zbić wieżę, czarne odbijają, ale teraz ta pozycja jest oceniana jako bardzo dobra dla czarnych. Ocena pozycji ważna. Słuchajcie, czarne mają dwa piony więcej, jakość mniej, ale goniec czarnopolowy często jest wielkim potworem w pozycjach tutaj, szczególnie z domki. I nawet Roszada, nie szkodzi, że nie ma Roszady. Roszadę można robić na raty, oby z niskim oprocentowaniem. Słuchajcie, goniec H8, tu by była dobra już pozycja czarnych. Dlatego też Kasparow, jak to Kasparow, wprowadził ostatnią figurę do gry. No to jest właśnie klasa zawodników, arcymistrzów. F6, no takie posunięcie na zapchanie dziurki tutaj powiedzmy. Skoczek F7 jeszcze ma dobrą opcję, dlatego też ten ruch został wykonany. C5. C5 powoduje, że tutaj naciskamy na Hetmana, naciskamy też na punkt D6 bardzo mocno. Skoczek na F7 i uwaga, pionek zbija na D6. Teraz tak, w partii poszło bicie pionkiem i to jest lepsze, ale oczywiście trzeba się zastanowić, co będzie po biciu gońcem. Po biciu gońcem robi się jeszcze gorzej, zobaczcie, bo jest szach. Za bardzo tutaj zagrać nie można, chociaż można by było w zasadzie, ale tu się goniec bardzo osłabia. Powiedzmy goniec d7 i wieża na e1. Dzień dobry. Robi się piekielnie ciężko, no nie wiem. Goniec e5, no to f4, prawda? Tu się po prostu król rozwala w centrum totalnie. Wszystkie figury go Atakują i go męczą. Dlatego też y, w tym momencie pionek zbił na D6. No i Hetman zagrał na E3. O, z obroną gońca. Goniec nie odszedł. Tutaj wiąże króla. No widzicie, słuchajcie, jaka jest pozycja. Y, są dwa pionki mniej u czarnego, ale biały naciska, naciska, naciska. Nie bywała sprawa. Goniec, skoczek bije gońca fantastycznego. Hetman odbija, wielkiego wyboru nie ma. Goniec F8 atakuje. Hetman wraca grzecznie z szachem e, i król zagrywa na F7. E, no, ktoś by powiedział, ale dlaczego na przykład się nie zasłonił tutaj Hetmanem na E7? Otóż słuchajcie, to posunięcie jest już bardzo słabe, ponieważ to powoduje, że na przykład Hetman gra na F3 lub na D2, no powiedzmy F3, i w następnym. W następnym ruchu mamy na przykład szach, wieża wchodzi na e1 stępem. To powoduje, że tu czarny jeszcze szybciej mógłby się złożyć. Dlatego też, jak jest szach, to nie chce robić sobie niepotrzebnych związań. Tylko król ruszył na f7. No i teraz Kasparow zagrywa posunięcie skoczek na d5, wprowadza ostatnią figurę do akcji. Jest to na pewno dobry pomysł. Słuchajcie. Goniec e6, skoczek e4. No męczy niesamowicie. Zobaczcie, jak goniec by odszedł, to goniec c4 wchodzi. No i naprawdę robi się niebezpiecznie. Inicjatywa jest ogromna. Bardzo prosta gra białego. Tutaj zagrywa Hetman na e7. I teraz Was zaskoczę. Ruch, po którym się poddały czarne. Jakie to posunięcie. To jeszcze nie jest takie oczywiste dla oka, ale zaraz wszystko sobie wyjaśnimy. Wieża e1 i Anand złożył broń. I teraz musimy się dowiedzieć dlaczego. Zobaczcie, na przykład jakby hetman ruszył na polu, na pole D7, no to byśmy tutaj zaatakowali gońcem. Zobaczcie jak, jaka silna bateria uderza w, tutaj w gońca. Hetman na przykład mógłby zbić na B5, hetman zbija z szachem król G7, skoczek D5 wchodzi. No i teraz są dwie opcje, jeżeli hetman B2, to wieża B1 i walimy tutaj pionkę na B7, może uderzamy, walimy to trochę brzydsze słowo, uderzamy na B7, wygrywamy totalnie. No król jest w rozsypce, no goniec nie ma jak grać, koniec partii. Ale jeszcze teraz w tym momencie może nastąpić taki ruch jak wieża E8, niby taki obronny, oddajemy jakość. No, biały by to przyjął, Hetman by odbił tutaj na D5. Hetman dałby szacha na pewno. Hetman by się zasłonił. No, raczej musi się zasłonić. Jakby się nie zasłonił, to król h6, może tutaj wieża e3, tutaj by mocno atakował. Generalnie pozycja jest totalnie przegrana. Każda wieża d1, wieża c1, wieża c7. No, kompletny wór. Przede wszystkim figury nie wyszły, więc jest bardzo ciężko czernymi. Hetman f7, dlatego mogłoby nastąpić. Bicie na f7. Król bije wieża b1 z atakiem napiona szybciutko, jeżeli mamy szansę. b6, a jak tutaj się broni, no to wieża c1 z wejściem na c7. I jest dobrze. Mogłoby jeszcze wcześniej, słuchajcie, nastąpić coś takiego. Ja cofnę kilka ruchów. W tym momencie, jeżeli by na przykład czarne mocno broniły tutaj punktu E6, no to wygrywamy jeszcze szybciej. Czy wiecie jak? Zastanówcie się. Uwaga! Skoczek bije na E6 po prostu, Hetman bije na E6 i coś tu działa? Coś tu jeszcze działa? Hetman na A7? Nie, 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 bijemy po prostu Jeżeli król zbija na e6, a tak by mogło być No to goniec b5, zobaczcie, z szachem tutaj na króla I z atakiem na wieżę, zdobywamy wieżę, wieża więcej No a jeżeli odbije tutaj wieża, no to oczywiście goniec c4 Ze związaniem również zdobywamy wieżyczkę No taki wariant mógł nastąpić, ale w tej dokładnie pozycji Anand złożył broń Tu zawodnicy tej klasy po prostu sobie ufają Wiedzą, że mają po prostu przegraną bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia się podobała. Mimo y, w roku 95, myślę, że bardzo romantyczna. To znaczy ewansowa gambitowa. Dzięki jeszcze raz i y, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.